Witamy w salonie piekarniki parowe.com. Dzisiaj pokażemy kolejny z piekarników parowych. Kolejny piekarnik firmy AEG, nieco mniejszy. Zaraz zobaczymy, jak jest skonstruowany i dlaczego jest mniejszy i co ta mniejszość też oznacza w rozumieniu funkcjonalnym. A jeszcze raz ku przypomnieniu, ponieważ tłumaczyliśmy w przypadku piekarników parowych, jak działają piekarniki parowe, ile mają funkcji, tak przy okazji tego piekarnika mniejszego, czyli piekarnika kompaktowego, ten piekarnik ma akurat wysokość 45 cm. Ta szuflada to jest element dodatkowy, który można sobie dokupić, jest to szuflada podgrzewająca, sam piekarnik ma 45 cm. Ale zanim o jego funkcjonalności, wrócimy pokrótce do omówienia funkcji tego piekarnika. Czyli wlewamy wodę do tego piekarnika, a tutaj do takiej szuflady. Jest to chyba najwygodniejszy sposób uzupełniania wody w takim piekarniku. To jest taka szuflada z wodą, w tej chwili jest w niej woda. Możemy sobie dolać czy z banka, czy z butelki, czy z kranu, wyjmując i podkładając pod kran, czy wylać tą wodę. Naprawdę dla piekarnika parowego wlewanie wody, sposób dozowania tej wody jest to sprawa kluczowa, tym bardziej, że jeżeli chodzi o piekarniki parowe, ta funkcja parowaru, do którego jest potrzebna największa ilość wody, tutaj w tym piekarniku akurat jest. Wiemy, że wlewamy wodę, wiemy, że jest to funkcja piekarnika, parowego, jest parowar. Możemy gotować w tym piekarniku na parze. W następnych minutach pokażemy Państwu, jak to gotowanie na parze przebiega. Mamy jedną funkcję, jest to parowar. Do tego służą takie naczynia, które tutaj są. Są to naczynia gastronomiczne, dwa naczynia, w których gotujemy na parze, dwa naczynia ze stali nierdzewnej, ale również to są naczynia takie wielofunkcyjne. Można w nich marynować potrawy w lodówce, można w nich zamrażać różnego typu potrawy, więc naczynie wielofunkcyjne, praktycznie niezniszczalne ze stali nierdzewnej, więc mrozimy, pieczemy, gotujemy, wszystkie funkcje właściwie te naczynia nam spełniają. Wracając do funkcji pozostałych piekarnika, jest to piekarnik również ze wspomaganiem pary, czyli nie tylko gotujemy na parze, ale też pieczemy ze wspomaganiem pary. Jest to taka funkcja, która pozwala nam na to, żeby ten kurczak, który dosyć często jest taki suchy, powiedzmy, w środku, szczególnie pierś kurczaka, żeby ta pierś kurczaka była soczysta, na zewnątrz opieczona. Wspaniale sprawdza się to pieczenie ze wspomaganiem pary również do pieczywa, czyli możemy osiągnąć taki efekt pieczywa chrupkiego na zewnątrz, a wewnątrz miękkiego, smacznego, nie za suchego, wysuszonego chleba. Trzecia funkcja piekarnika i to znowu wracamy do jak gdyby kluczowego pytania klientów, którzy u nas kupują takie piekarniki. Jest to piekarnik tradycyjny również, czyli to jest ta trzecia funkcja. Jest to piekarnik z termoobiegiem, ze wszystkimi możliwymi grzałkami. Też przekładając obrazowo na funkcję, możemy piec po prostu ciasta, czy możemy piec bez użycia pary, czyli mieć standardowy piekarnik. No i bardzo ważne, tutaj w tym piekarniku pojawia nam się czwarta funkcja i to jest jak gdyby funkcja, która już uzupełnia te piekarniki parowe, czy kompletuje ich funkcjonalność, to jest funkcja sous vide. Dosyć taki zawiły termin, znany w dobrych restauracjach. Ta funkcja została przeniesiona do piekarników, będziemy ją osobno omawiać. Są to potrawy, inaczej rzecz ujmując, albo szybko rzecz ujmując, pakowane w takich workach foliowych. No trochę to przerażające, żeby jeść z takich worków foliowych. Potrawa będzie zapakowana w takich workach i będzie w niskich temperaturach przygotowywana. Pokażemy to, jak dokładnie działa w osobnym filmie ta metoda sous vide. Wspaniałe rezultaty naprawdę można osiągnąć właśnie za pomocą tej metody. Właśnie w tym piekarniku to jest ta czwarta funkcja, w której większość piekarników nie oferuje. I szybciutko wracamy do omówienia piekarnika i jego funkcji sposobu sterowania, bo mnogość funkcji wiemy, że jest ich dużo. Parowanie, pieczenie ze wspomaganiem pary, zwykły piekarnik i metoda sous vide. A jak tym wszystkim w ogóle zarządzać, jak się połapać w tym piekarniku? W piekarniku każdą z funkcji możemy ustawić samodzielnie, a możemy także korzystać z takiego przewodnika, który w większości piekarników marki AEG znajduje się i omawialiśmy już to w przypadku wcześniejszego piekarnika AEG, no, w moim przeczuciu jedne z najlepszych piekarników, które znajdują się aktualnie na rynku. I mamy funkcję właśnie takiego przewodnika, wciśniemy sobie taki przycisk
i możemy temu piekarnikowi tylko zaznaczyć, co będziemy przygotowywać. Tak jak było to w poprzedniej też funkcji. Powiedzmy, że jest to mięso. Jakie to jest mięso? No niech to będzie znowu to, ten sam przykład, czyli wieprzowina. Co z tej wieprzowiny? Czyli pieczeń wieprzowa i mamy pieczenie ze wspomaganiem pary, czyli pieczeń, tak jak na przykładzie tego kurczaka, pieczeń wieprzowa nie będzie sucha w środku, tylko soczysta, na zewnątrz będzie opieczona, więc to jest ta funkcja, powiedzmy, druga w tej naszej kategorii, pieczenie ze wspomaganiem pary. Piekarnik sam sobie dobiera odpowiednią ilość pary do odpowiedniej potrawy, więc mamy tutaj pełną automatykę i swobodę skorzystania z funkcji. No i też przechodzimy powrotnie do funkcjonalności tego piekarnika. Wiemy, że mamy naczynia do gotowania na parze, natomiast znowu kluczowym pytaniem tutaj od klientów jest takie, jeżeli mamy piekarnik mały, kompaktowy, tak? Czyli jeszcze raz przypomnę, że jest to 45 cm tylko tutaj, a piekarniki standardowe mają 60, no troszkę nam braknie, czyli 15 cm. No i co się może wydarzyć przez to, tak? Czy my tam w ogóle cokolwiek upieczemy? To jest takie pytanie zasadnicze. Przygotowałem tutaj taką standardową brytwannę szklaną, żeby zobaczyć, jak ona będzie wyglądała w tym piekarniku. Tak, czyli no wjechałem, jeszcze tam ze sporym zapasem zostaje. Jest to na pewno piekarnik, jeżeli chodzi o to urządzenie, w sensie wymiaru, bardzo fajny, bo się bardzo szybko grzeje, nie zajmuje dużo miejsca. Na pewno będzie problematyczny, jeżeli ktoś piecze na dwóch poziomach, na przykład dwa poziomy ciast, no to ten piekarnik raczej bym sugerował zamienić na większy. W każdym innym przypadku ten piekarnik jest w moim przekonaniu znacznie lepszy od piekarników pełnogabarytowych. Jest po prostu mniejszy, szybciej się grzeje, jest wygodniejszy, mniej elementów, które trzeba wyczyścić. Na wyposażeniu mamy, tak jak większość piekarników takich nowoczesnych, raczej z wyższej półki, mamy termosondę. Tą termosondę, bardzo ważne, wkładamy tutaj z przodu, nie wkładamy jej z boku. Jak piekarnik jest gorący, jest to dosyć uciążliwe. W tym przypadku akurat dosyć swobodnie tą termosondę tutaj włożymy. I no, nie wiem, czy będzie widać na kamerze, ale piekarnik nam pokazał temperaturę i temu piekarnikowi teraz zaznaczamy, jaka temperatura ma być wewnątrz potrawy. Wbijamy w potrawę, jeżeli ta temperatura zostanie osiągnięta, piekarnik będzie wyłączony. Ta termosonda również służy po prostu do badania temperatury w środku, jeżeli nie pieczemy przy użyciu termosondy. Następne elementy wyposażenia: blacha głęboka. No, może jeszcze bardzo ważny element pominąłem, to jest prowadnica z pełnym wysuwem. Tak? Czyli widzimy, że cała blacha nam wyjeżdża i naprawdę to pracuje bardzo tak, bym powiedział, że komfortowo. Jeżeli porównamy inne piekarniki, to działa to naprawdę w dobry, taki płynny sposób. Następnym elementem, który mamy w tym piekarniku, jest to blacha płytka. Na potrzeby tej prezentacji schowaliśmy ją w tej szufladzie. Tak wygląda blacha płytka. Tutaj między innymi na wyposażeniu tego piekarnika jest też folia do pieczenia ciast. Jest to folia wielokrotnego użytku, nieprzywierająca, tak? Także na pewno bardzo swobodnie to ciasto będziemy mogli przełożyć gdzieś tam dalej na talerze czy na jakieś patery. Następny element to jest po prostu ruszt, na którym możemy piec kurczaka. Na wyposażeniu piekarnika jest też kamień do pizzy czy też do zapiekanek. Jest to kamień ceramiczny z taką łopateczką, która nam pozwala swobodnie i płynnie tą pizzę też przełożyć na jakiś, powiedzmy, talerz większy. I mechanika tego piekarnika. Wiemy, że prowadnice są z pełnym wysuwem. Z bardzo ważnych rzeczy związanych z czyszczeniem, tą prowadnicę możemy bardzo szybko odpiąć i umyć w zmywarce po wyparzeniu w tym piekarniku, czyli piekarniki parowe, podobnie jak zobaczycie Państwo w gotowaniu na parze, podobnie się czyści na parze, czyli wszystkie elementy tego piekarnika, blachy, ruszty, możemy wyparzyć na parze i włożyć na przykład do zmywarki, bądź też wymyć dalej. Na pewno nie będziemy tego namaczać, szorować i nie jest to takie problematyczne jak w takim klasycznym piekarniku. Ten piekarnik jest praktycznie cały rozbieralny. Muszę się za niego tutaj mocniej zabrać, żeby zdemontować drabinkę. Czyli wszystkie elementy demontujemy. Zostaje nam komora, którą po wyparzeniu właśnie na parze możemy gąbką ją wymyć. Następne elementy
w tym piekarniku takie bardzo ważne. Mamy, jak właściwie we wszystkich piekarnikach AEG parowych, hamulec w drzwiach, czyli jeszcze zademonstruję. No jak ktoś się tutaj zezłości, to tej demonstracji siły raczej na tym piekarniku nie pokaże, bo on tutaj nam zahamuje, więc trzeba inny obiekt wybrać, na którym można się wyżyć. A bardzo ważne, tu jest zimna szyba, około 35 stopni w takich długich pieczeniach. Jest tak dlatego, bo mamy cztery szyby. Te szyby demontujemy, tak? Te szyby są wentylowane i przez to mamy też ten efekt zimnej szyby. Te szyby mamy wentylowane i one się prędzej czy później zabrudzą, więc te szyby można sobie swobodnie wyjąć i normalnie gąbką gdzieś tam z lewozmywaku domyć. To wszystko bez użycia żadnych narzędzi możemy szybko zdemontować i umyć. Jeżeli te drzwi by nam przeszkadzały w jakikolwiek sposób w myciu tego piekarnika, możemy je sobie gdzieś tam szybko odłożyć na bok. No i taka kluczowa prezentacja, to jest prezentacja funkcji pary, które w moim odczuciu jako użytkownika takiego piekarnika jest jedną z ważniejszych, o ile nie najważniejszą, więc to przed nami. A jeszcze w następnym filmie pokażemy, jak działa metoda sous vide, czyli już zupełnie taki wyjątkowa metoda przeniesiona prosto z profesjonalnych, renomowanych restauracji na potrzeby domowe. A więc mamy włączony piekarnik parowy. Po otwarciu widzimy takie klasyczne buchnięcie pary. Piekarnik jest w tym momencie włączony. Gotujemy w naszym piekarniku w tym momencie kompletny obiad, czyli mamy ziemniaki, mamy brokuły, mamy łososia. Taki obiad ugotujemy w ciągu pół godziny. Więc szybko, smacznie, zdrowo, naprawdę wspaniała funkcja w tych najnowszych, najbardziej zaawansowanych piekarnikach firmy AEG. Zapraszamy do salonu piekarniki parowe.com, żeby sprawdzić, jak te urządzenia rzeczywiście wyglądają i dotknąć i porozmawiać o tych urządzeniach, ewentualnie dobrać pozostałe urządzenia, choćby do takiego piekarnika parowego Express czy Mikrofale, to wszystko w jednej linii. Możemy gdzieś tam, powiedzmy w cudzysłowie, zamknąć, żeby ta estetyka się bardzo ładnie zgrała z ogólną estetyką kuchni. Dziękuję.